Maryla Rodowicz wyjawiła, dlaczego nigdy nie pojechała na Eurowizję. Jej słowa szokują. Maryla Rodowicz, 77 litrów, to jedna z najbardziej znanych gwiazd w polskim show biznesie. Artystka od lat występuje na scenie i mam wielkie grono fanów. W związku ze zbliżającą się Eurowizją 2023 wyjawiła nam, dlaczego nigdy nie wzięła w niej udziału. Będziecie zaskoczeni tym, co powiedziała. Eurowizja 2023, koncert Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Niedługo poznamy osobę, która będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2023. W koncercie, w którym weźmie udział 10 artystów, znaleźli się m.in. Alicja Szemplińska, Natasza, Maja, Chyży czy Blanka. Fani wydarzenia z pewnością nie mogą doczekać się transmisji z koncertu. W oczekiwaniu na werdykt, kto pojedzie reprezentować Polskę do Wielkiej Brytanii, postanowiliśmy porozmawiać z Marylą Rodowicz, która może pochwalić się ogromnym muzycznym doświadczeniem. Maryla Rodowicz wyznała, dlaczego nie pojechała na Eurowizję. Maryla Rodowicz od lat zachwyca pięknym głosem. Artystka bez problemu mogłaby wziąć udział w Eurowizji. Jak się jednak okazuje, 77-latka nigdy tego nie chciała. W rozmowie z naszym portalem wyjawiła, iż bałaby się występu i odpowiedzialności, która spoczywa na reprezentantach poszczególnych krajów. Ja bym nie chciała, nie. Bałabym się. To jest jednak konkurs. W dodatku cała Polska czeka na ten sukces. I co? To ogromne obciążenie, powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z nami. W czasie rozmowy z naszym portalem Maryla Rodowicz wyjawiła również, komu będzie kibicować. Według 77-latki Alicja Szemplińska ma spore szanse na wygraną w preselekcjach. Myślę też, że jest to konkurs dla młodych artystów. Dla takich artystów jak Alicja Szemplińska. Ja bardzo w nią wierzę, bo ma przepiękny głos. Bardzo jej kibicuję i życzę, żeby pojechała, wyznała Rodowicz. Eurowizja 2023, kiedy oglądać? Kropka. Preselekcje do Eurowizji odbędą się już 26 lutego 2023 roku. Koncert Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję rozpocznie się o godzinie 17:30 w TVP1. Zwycięzca eliminacji będzie reprezentować Polskę podczas 67. konkursu piosenki Eurowizji. Impreza odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Polski artysta zaśpiewa swój utwór 11 maja 2023 roku. Jeśli awansuje dalej, będzie można go oglądać 13 maja 2023 roku.